Numer 1. Jan Błachowicz w jednym z wywiadów zdradził, że jego rekord w martwym ciągu wynosi 220 kg, a w wyciskaniu na ławce płaskiej 150 kg. Numer 2. Gdy mistrz UFC Daniel Cormier był nastolatkiem, jego przyjaciel zginął w wypadku samochodowym. Rok później jego kuzyn również zmarł, będąc potrąconym przez auto. W 2003 roku 3-miesięczna córka DC także zginęła w ten sam sposób. Numer 3. Mariusz Pudzianowski miał być jednym z zawodników, którym można było walczyć w grze EA MMA Sports, ale najprawdopodobniej z powodu fatalnego występu na gali Musin przeciwko Timowi Sylwii zrezygnowano z niego. Numer 4. Najstarszym zawodnikiem, który wszedł do oktagonu UFC, jest Ron Van Cleef. Na gali UFC 4, która odbyła się w 1994 roku, przegrał pojedynek z Roycem Gracie i była to jego jedyna walka w formule MMA. Miał wtedy 51 lat. Van Cleef w latach 70. był gwiazdą filmów o tematyce sztuki walki. Warto również wspomnieć o byłym mistrzu wagi półciężkiej i ciężkiej, Randym Couture, który ostatni raz wszedł do oktagonu w wieku 47 lat w 2011 roku, mierząc się z Lyoto Machidą. Numer 5. Najwyższą zawodniczką w historii UFC jest Australijka Megan Anderson, która mierzy 183 cm. Stoczyła w organizacji 3 walki, z czego 2 wygrała. Natomiast najwyższą zawodniczką w całym MMA jest Gabi Garcia. Jej wzrost to 187 cm i legitymuje się rekordem 6 wygranych, 0 porażek. Numer 6. Conor McGregor jedną ze swoich walk wygrał w 4 sekundy. Było to w 2011 roku w pojedynku z Paddym Doherty'em. Numer 7. Uważana za jedną z najładniejszych ring girl UFC Ariany Celeste stwierdziła w jednym z wywiadów, że według niej najatrakcyjniejszym zawodnikiem jest Uriah Faber. Numer 8. Maciej Jewtuszko w 2010 roku na gali WEC miał zmierzyć się z Ricardo Lamasem, swego czasu czołowym zawodnikiem wagi piórkowej, jednak kontuzja ręki wykluczyła Polaka z pojedynku. Numer 9. Współwłaściciel Federacji KSW Maciej Kawulski skończył studia na kierunku Filologia Polska. Numer 10. Blizna na policzku Alistara Overeema nie jest efektem walki w klatce. Nabawił się jej mając 15 lat. W jednym z holenderskich barów wplątał się w bijatykę i pewien mężczyzna rozbił mu szklaną butelkę na twarzy. Numer 11. Brock Lesnar podczas pierwszych kilku lat w WWE był uzależniony od alkoholu i leków przeciwbólowych. Numer 12. Jimmy Manuwa dwa razy odmówił podpisania kontraktu z UFC. Za pierwszym razem nie był jeszcze gotowy, a za drugim razem nie chciał walczyć w UFC po rocznej przerwie. Numer 13. Jeden z kontraktów z UFC, Lyoto Machidy, miał zapis mówiący o tym, że za każde skończenie walki przed czasem miał dostawać dodatkowy bonus pieniężny. Numer 14. Jan Błachowicz dwukrotnie miał walczyć z Anthonym Johnsonem. Pierwszy raz na World Series of Fighting w 2013 roku, drugi raz na UFC w 2015 roku. Numer 15. Kimbo Slice w 2008 roku na gali Elite XC miał zmierzyć się z Kenem Shamrockiem, który to w ostatniej chwili wypadł z pojedynku. Na zastępstwo wskoczył zapaśnik Seth Petruzzelli. Kimbo był ogromną gwiazdą i organizacji bardzo zależało na jego zwycięstwie. Slice słynął z tego, że umiał walczyć w stójce, a jego parter i zapasy były na bardzo słabym poziomie. Zatem właściciele organizacji postanowili przekupić Petruzzelliego, aby ten nie sprowadzał walki do parteru. Starcie skończyło się ogromną niespodzianką, ponieważ Petruzzelli znokautował Kimbo w 14 sekundzie pojedynku. Całą sytuację zdradził sam Seth. Numer 16. Rory McDonald zadebiutował w MMA w wieku 16 lat. Numer 17. Były mistrz UFC w wadze półśredniej Matt Serra ma brata, który także walczył w MMA. Nick Serra stoczył w tej formule 10 pojedynków, z czego 7 wygrał. Numer 18. Marcin Held i Borys Mańkowski, którzy obecnie są dobrymi kumplami i do niedawna trenowali w tym samym klubie, stoczyli ze sobą w 2009 roku pojedynek, z którego zwycięsko wyszedł Marcin. Porażka z Heldem była pierwszą przegraną w karierze Borysa. Numer 19. Alistair Overeem wystąpił w teledysku znanej piosenki I'm Sexy and I Know It. Numer 20. Andrzej Arlowski spotykał się przez około 2 lata z Amerykanką polskiego pochodzenia, modelką Patrycją Mikulą.
Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.